historia gier komputerowych od 63 do 85 roku. Półgodzinny materiał. Będę starał się go nie pauzować, tylko po to, żebyśmy go obejrzeli na strzała, dobra? To, co widzimy, to Space War. Jedna z pierwszych gier komputerowych w historii. Rozgrywka polega na walce dwóch graczy. Cel? Zniszczyć przeciwnika. Bez tej gry nie byłoby dzisiejszej branży gier komputerowych wartej miliardy dolarów. Branży, której historię postaram się wam w tej serii opowiedzieć. Jest, początek lat 60. ubiegłego wieku. Jeśli tak, chodzi... W jakich czasach byście się chcieli urodzić, jakbyście mieli możliwość? Ja wam powiem, najbardziej bym się chciał Ja bym się chciał uliczyć w latach 60. urodzić, żeby w 80. przeżyć swoją młodość chyba najbardziej. Wiecie? Naprawdę. Lato 60. w USA bym się chciał urodzić. Jak mógłbym wybrać, to bym tak wybrał. Ale ostatnio zasypiałem i... Po co ja to gadam? Brzmi mnie przerywać. Ale dobra. Słuchajcie, ostatnio zasypiałem i myślałem sobie na temat tego, jak duży progres zrobiła technologia AI na przestrzeni ostatnich kilku lat, prawda? I zdałem sobie sprawę z innej rzeczy. Widzowie, jaki my duży progres zrobiliśmy na przestrzeni ostatnich 100 lat. I teraz tak, patrzcie, wy sobie myślicie, że Jezu, średniowiecza, bo Grę o Tron oglądałem, średniowiecze, jakie to zjeby, srali na ulicy, no nie, wyrzucali kurwa wiadro szczochów stary z okna. A stary, to było 500 lat temu. Średniowiecze się skończyło w XV wieku, stary. To było 500 lat, no dobra, 600, okej? Okay? Już 600 powiedzmy, no nie? Ale stary, my na przestrzeni 500 lat to zrobiliśmy tak ogromny progres, że to jest niewyobrażalne. Jak duży progres my zrobiliśmy na etapie ostatnich 100 lat. 100 lat, nie wiem, stary, popularyzacja telewizorów, popularyzacja lodówek, popularyzacja starych sprzętów elektronicznych. Pierwszy telefon, stary, nie? Znaczy, pierwszy telefon to chyba będzie jeszcze gdzieś XIX wiek, tak mi się wydaje, nie? Obstałem 1800 i któryś. Wtedy został wynaleziony telefon. When telephone was invented. 1800 któryś obstawiam? Kurwa, Jezu, jakim jestem geniuszem. 1876. No, to dobrze czułem. I do czego my doszliśmy, widzowie, teraz, nie? To jest naprawdę niesamowite. Skok technologiczny przez ostatnie 100 lat. Środki transportu. Chłopie, jazda autem, no nie? Auta. Kiedy, w jakich czasach my mówimy o pierwszej popularyzacji się aut? Lata 20, lata 30, nie? Tak mi się wydaje, że auta weszły już do obiegu przez osoby zwykłe fizyczne, nie? No wiadomo, że najbogatsi wtedy mieli. Loty w kosmos. Internet, nie? Widzowie, ja jestem dzieckiem, które się wychowało na samym początku w świecie, w którym tego internetu jeszcze nie było. Ja dopiero jak zaczynałem dorastać, to ten internet się popularyzował. Wiecie, pierwsze routery dopiero wtedy wchodziły. Ja pamiętam, jak pobieraliśmy z bratem postacie do Mugena, które ważyły, nie wiem, kilkadziesiąt kilobajtów i to się pobierało po 20-30 minut, nie? To jest totalnie, totalnie niesamowite dla mnie. I teraz zastanówmy się, gdzie my będziemy za 100 lat. Dobra, ty, bo miałem nie przerywać, widzowie. Oglądałem. Chodzi o komputery, to prehistoria. Większość z nich używała jeszcze lamp elektronowych, właśnie... przez co zajmowały mnóstwo przestrzeni. Wyglądem przypominając szafy. Ceny tych maszyn dochodziły do kilku milionów dolarów. W związku z tym tylko najbogatsze firmy mogły sobie na taki sprzęt pozwolić. Dlatego w tym czasie w całym USA było zaledwie 1000 komputerów. Zapotrzebowanie na nie było jednak większe. Wyobraźcie sobie, że to są czasy, które moi rodzice na przykład, dobra, oni się urodzili w tamtych czasach, ale to są czasy, które wasi dziadkowie mogą jeszcze pamiętać, tego nie? Na początku lat 60. firma Digital Equipment stworzyła pierwszy mini komputer. Mini jak na tamte czasy. Zamiast lamp użyto nowoczesnych wówczas tranzystorów, co pozwoliło zmniejszyć jego objętość. Wyróżniał go też ekran. Gdy większość komputerów w tamtych czasach wypluwało dane na drukowanych taśmach papieru, minikomputer wyświetlał je na ekranie. W związku z tym, że nazwa komputer kojarzyła się z ogromnymi szafami, wersję mini nazwano Program Data Processor, w skrócie PDP. Jego cena była wyjątkowo atrakcyjna. Wynosiła zaledwie 125 tysięcy dolarów. Pierwszy model nazwano PDP-1.
Widzowie, w tamtych czasach za 125 tysięcy dolarów to się chyba ze 100 domów, kurwa, kupowało, nie? Jezu, ja rzucam takie żarty, potem to jest wycinane na TikToka. Widzowie, Jezu, i ostatnio powiedziałem, że chciałbym cofnąć się do czasów, gdzie pracowało się po 16 godzin dziennie w fabryce azbestu. I ludzie mówią, nie chciałbyś się cofnąć do tych czasów. Co ty gadasz, stary? Wolałbym zamiast być streamerem pracować 16 godzin dziennie w fabryce azbestu? Na TikToku są takie kurwa głupki i oni to oglądają, oni nie potrafią zrozumieć starej ironii, nie? Tak, wolałbym pracować w fabryce azbestu niż być kurwa streamerem. Pan, a jego prototyp przekazano do słynnego MIT, Instytutu Technologii w Massachusetts. Na tej samej uczelni działała w tym czasie słynna organizacja studencka o nazwie Tech Model Railroad Club. Jej członkowie budowali modele pociągów, umieszczając w nich różne technologiczne nowinki. Grupa ta miała swój slang, określenia na najróżniejsze rzeczy. Na przykład żart lub wygłup, który miał przynieść praktyczne efekty, nazywano hack. Siebie nazywali nerdami, co później wyewoluowało do nerdów. Ta grupa studentów to pierwsi znani nam hakerzy. I oczywiście bardzo szybko obiektem ich działań stał się komputer PDP-1. And it looked like with the display you could do something interesting. I decided and promoted the idea that a ja znam tego zioma. On często udziela wywiadu. Spaceship trainer for it. So somebody ought to write something to train people how to fly a spaceship. And they could do it on this computer. A napisy. It would be fun. Ten początkowy pomysł wyewoluował do stworzenia gry, w której pojawiły się dwa statki kosmiczne mogące do siebie strzelać. Ej, ja jestem, widzowie, całkowitym fanem. Dzisiaj chyba będziemy nawet grać w Loop Hero. Nawet nie wiem, czy Loop Hero nie możecie... A poczekajcie, widzę, muszę to sprawdzić, bo może wam jeszcze reklamę wcisnę. Bo chyba to dzisiaj będziemy grać Loop Hero, które jest gigatanio dostępne na Instant Gaming. Dzisiaj chyba będziemy odpalać. Jestem totalnym fanem gier, które wychodzą w dzisiejszych czasach, a mogłyby teoretycznie zostać wydane 20 lat temu. I Loop Hero jest taką grą. Ta gra zajmuje kilkaset megabajtów, no nie? Ja w Loop Hero też mam bardzo dużo godzin, zaraz wam powiem ile. Czy wiecie, no jak na taką grę za 10 zeta, to mam 30 godzin w to nabite. Ale bardzo, bardzo fajna gierka. I tutaj właściwie historię to od razu do głowy. Czyli lubię Starfielda? Słuchaj, nie używaj mojej logiki przeciwko mnie w moim domu, okej? Pete Sampson added stars. I took a star table down to magnitude 4.5 and took a slice of the sky around the celestial equator and had it scroll by. We now have real stars. Ostatecznie powstała gra o nazwie Space War. Nie była to prosta gra. Gracz musiał rozsądnie dysponować paliwem i torpedami, brać pod uwagę grawitację, to, że może zostać wciągnięty przez słońce i wiele innych zmiennych. We did bias things a little in favor of tactics rather than just shoot 'em up. Ej, jego głos mam wrażenie, jakbym stał Asmon Golda za 40 lat. So there's a real benefit to understanding something about orbits and something about strategy, like not wasting your fuel and torpedoes. So there are some things to figure out. Słyszycie and to there też? Are some things to practice. You've got two problems. One is your elbows get very sore very quickly. And the other is you get a crick in your neck because you're always turning to watch the display. So it didn't take very long for people to build control panels so like these. Space War błyskawicznie stało się hitem na uczelniach, na których znalazł się komputer PDP-1. Space War was very influential because it circulated all through lots of colleges and universities, so everybody who was interested in computers in the 1960s knew about it. Jedną z osób, które poznały Space War na uczelni, był Nolan Bushnell, wtedy student Uniwersytetu w Utah. The university that I was going to was just in the start of connecting big computers to video screens. And I saw a game called Space War. W dobrym początku ty przyjął. That was designed by some students at MIT. Bushnell równolegle ze studiami pracował w parku rozrywki, gdzie odpowiadał za zarządzanie automatami do gier. W tamtych czasach były to głównie gry pinball. W jego głowie pojawia się natomiast pomysł stworzenia automatu do gier z grą Space War. And I knew that if I could bring the cost down, that game would earn a lot of money at one of the arcades. And so that was really the genesis.
Bushnell zamienia pokój swojej dwuletniej córki w warsztat, gdzie przez następne miesiące pracuje nad stworzeniem... Tylko mnie to śmieszy, czy nie? Gry w automacie. Tak powstaje gra Computer Space. I udaje mu się sprzedać swój pomysł w firmie Nothing, potentatowi na rynku automatów do gier. Wyprodukowanych zostaje 1500 automatów z grą Computer Space. Pojawienie się gry stało się swego rodzaju ciekawostką. Tutaj widzimy ją w scenie filmu Zielona Pożywka. Jednak gra nie stała się takim hitem, jakiego Bushnell się spodziewał. Problem polegał na tym, że była zbyt skomplikowana. All my friends loved it, but all my friends were engineers. It was a bit above the heads of most of the bar-going public at the time. Mimo tych ograniczeń, Computer Space przyniosło Bushnellowi pierwsze kilka milionów dolarów zysku. Dzięki tym pieniądzom zakłada firmę dedykowaną tworzeniu gier. Nazywa ją Atari. Bushnell nie był jednak jedynym, który widział potencjał w grach komputerowych. Jest, czyli to pierdolenie o Pongu, to jest jakaś giga kurwa legenda, że to jest pierwsza gra. Ostatnio oglądaliśmy właśnie na temat tego Ponga, że Pong i tak był zajebany z czegoś innego, a ta idea, chociaż no bo Pong jest, wiesz, na konsoli, nie? Na swoim komputerze, a tam w sumie to było na automatach, nie? To Ralph Baer, który w latach 60. jest jednym z najważniejszych ludzi w firmie zbrojeniowej Sanders i który od dłuższego czasu zastanawia się nad tym, w jaki sposób wykorzystać działanie telewizji kablowej, by dostarczała więcej usług. Well, several times, especially in the early 50s, the thought occurred to do something with the television set other than just watching a stupid programs that were on, you know. Jednym z jego pomysłów jest umożliwienie zakupów przez telewizję. And I do this by picking up my telephone and placing it on the audio modem portion of my all-purpose box. Innym prowadzenie zdalnych zajęć lekcyjnych. Jeszcze innym jest tworzenie interaktywnych gier. I ran a division of about 150 engineers in techs at the time, so I can put somebody in a room and say, here's what I want you to do. Efektem tych prac jest powstanie pierwszej prymitywnej konsoli, umożliwiającej granie w ping-ponga. We knew we had something. Then the question was, now that we've got it, what do we do with it? Because there's absolutely zero experience on part of anybody, including me, about bringing commercial or especially consumer products into existence. Firma Sanders sprzedaje licencję firmie Magnavox, która dopracowuje projekt i po dwóch latach powstaje produkt docelowy. Pierwsza na świecie konsola Magnavox Odyssey. This is Odyssey, the new electronic game simulator. Firma zaczyna prezentować to urządzenie na zamkniętych branżowych spotkaniach, gdzie prezentowany jest ten reklamowy film. What does your family do on those stay indoors rainy afternoons? Families who are content to let television do its thing often find themselves at its mercy for a choice of entertainment. While people who want television to do their thing entertain themselves with Odyssey. The electronic game of the future. Na jednym z takich pokazów obecny jest Nolan Bushnell. Coming down, I got thinking of all the ways that if I were to do a ping-pong game, which people appeared to like, how would I make it better? Sure. Thought, why? It's a really simple product. Project, yeah, that'd be a good thing. It'll get Al really up to speed on the technology. Al, o którym mówi Bushnell, to Alan Alcorn, pracownik Atari numer 3. To on dostaje za zadanie stworzenie podobnej do ping-ponga gry. So I set to work building this game, and in about 2 months, I had it working. Skutek tych prac to znacznie unowocześniona wersja gry powstałej na Magnavox Odyssey. Pole paletki zostało podzielone na 8 segmentów. Jeśli piłka uderzyła dwa środkowe, to tak jak wcześniej odbijała się pod kątem 180 stopni. Uderzenie piłki kolejnymi, skrajnymi segmentami zwiększało jednak kąt odbicia. Al Alcorn zdecydował się też dodać licznik przedstawiający wynik gry. There were a few accident mistakes that worked out real well. One of them was the paddles would not go up all the way I had designed the circuit. And I was going to fix that later, but I discovered that that would have been deadly if I fixed it, because by having that little gap there,
a good player could win. Two good players could play the game forever and monopolize the game, and that would be a failure. So having that error there, so I never fixed it. So my attitude about engineering is, if you can't fix it, call it a feature. Ty to Howard chyba oglądał ten wywiad, wziął to sobie do serca. And then at the end, I said, okay, it's done. And he said, well, where's the sound? And I said, sound, I've already got too many parts in this thing. And he says, what do you want? He says, I want the roar of a crowd of thousands. I said, we need a crowd of thousands. And Al says, that's a lot of trouble. He says, why don't we just have a big raspberry? I says, what do you mean? He says this, when you miss the ball, it went, that's a raspberry. Bushnell próbuje sprzedać grę firmom produkującym automaty, ale nikt nie chce jej kupić. Jej wadą ma być to, że jest grą dla dwóch osób. And I actually presented it to both Bally and Midway, the biggest coin-op guys at the time, and they didn't want it. So I said, okay, I might as well build a few. Atari postanawia... I to jest koleś, co stoi za Atari, kurwa. ...zrobić automat własnymi siłami. Użyty do tego zostaje telewizor kupiony za $75, który umieszczony zostaje w metalowym pudełku, przykręconym do drewnianej obudowy. Dodany do niej zostaje wrzutnik na monety, wykręcony z pralki w publicznej pralni. Jako pojemnik na monety służy metalowa forma do pieczenia chleba. Tak skonstruowany automat wstawiony zostaje do restauracji Andy Cups w Kalifornii. After a week or so... the machine stopped working, which it would not surprise me because it was never meant to be out there. You just shook it, you could break it. So I went out after work to go fix it. And the first thing you do is you open up the coin box to give yourself a free play because you're not going to waste a real quarter on this thing as if he made it. So I opened the coin box up and the thing was so full of quarters it wouldn't take any more. They just fell out. So I picked the quarters up, split the tape with the owner of the bar. The next day I go into work, I dumped this sack of quarters on Nolan's desk and I said, well, I found the problem with the Pong. It's making too much money. Got thinking about it and I said, you know, we can build this thing. And I figured out we had just enough money to build 13. And that bothered me because I thought that was an unlucky number. So we built 12. And you know, no, probably, the cabinet was ugly, the monitors were cheap old GE, you know, everything was wrong with it, but they sold instantly. Built 35 and then we built 80. Automat z grą Pong staje się hitem. Do końca 73 roku Atari dostaje 2500 zamówień na te maszyny. Do końca 74 roku liczba ta rośnie do 8000. I read somewhere that you were growing so fast that you guys literally were just trying to get people in. You went down to the unemployment office, or someone did, and just like, hey, whoever, you know, who's ever here, come on, you know, come on in. Yeah, and half of them were heroin addicts. And all of a sudden we found we had inventory problems with our TV sets. Automat staje się maszyną do zarabiania pieniędzy. W tym czasie inne automaty przynosiły od $40 to $50 zysku tygodniowo. Pong zarabiał w tym samym czasie $200. Pongowe szaleństwo sprawia, że Atari zaczyna zarabiać krocie i rosnąć w błyskawicznym tempie. To też wtedy rodzi się specyficzny, nieformalny styl pracy, który później naśladować będzie wiele firm z branży IT. Naśladować do pewnego stopnia, bo w Atari, cytat, spotkania organizowano w jacuzzi, gdzie bez umiaru pito alkohol. Eksperymentowano z narkotykami, a projekty były nazywane imionami najładniejszych pracownic. Spotkania Rady Nadzorczej Atari bardziej przypominały klub studencki niż poważną firmę. Ten nieformalny styl pracy sprawia, że Atari staje się najbardziej pożądanym... Blizzard, widzowie, to trochę pociągnął, ale już za bardzo, nie? ...miejscem pracy w Kalifornii i przyciąga młodych, oryginalnych ludzi. Jednym z nich jest 18-letni Steve Jobs. Wątek pracy Steve'a Jobsa w Atari łączy się z niechlubnym fragmentem jego biografii. W tym czasie Atari pracuje nad grą Breakout. Jej problemem jest zbyt duża liczba chipów, które w tym czasie są dość drogie. Nolan Bushnell obiecuje nagrodę w zamian za ograniczenie liczby chipów niezbędnych do wyświetlenia gry. Około $100 za każdy chip mniej. Steve Jobs prosi o pomoc swojego przyjaciela, Steve'a Woźniaka, komputerowego geniusza. W
ciągu 4 dni Woźniakowi udaje się usunąć około 50 chipów i sprawić, że gra nadal działa. W zamian za to Bushnell daje Jobsowi $7,000. Ten oszuka Woźniaka i większość pieniędzy zachowa dla siebie. So yeah, he was paid $7,000. He told me we were paid $700, and he wrote me a check for $350. You know, and that hurts because we were friends. And do you do that to a friend? If he had said, "I need the money," I would have said, "Take it all." I was happy to be on the project. Rok później Jobs odejdzie z Atari. Czekaj, kto go wydymał? Steve Jobs go wydymał? A 2 lata później założy z Woźniakiem firmę Apple. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Chwilę wcześniej, w 1974 roku... No to chyba Apple do tej pory, nie? Dyma swoich użytkowników, to się nic nie zmieniło. Atari wypuszcza na rynek konsolę... Jobs dostał 7K, dał mu 350, no jelo no. Pong Home. Dzięki niej można grać w słynną grę bez wychodzenia tak z domu. It's not just another video game, it's a real Atari. Ta konsola to kolejny hit Atari. Sprzedaż wyniesie około 5 milionów sztuk. Jednak druga połowa lat 70. No Steve Jobs od razu rozumiał, na czym biznes polega. Czas, gdy nad nową branżą zbierają się ciemne chmury. Wynika to z zasypania kraju maszynami z grą Pong i jej najróżniejszymi klonami. Gra po prostu się nudzi. Konsole mogące wyświetlać tylko tę jedną grę szybko trafiają na strychy i garaże. Tym samym w 77 roku dochodzi do pierwszego załamania na rynku gier wideo. Z tej zapaści branżę wyciągnie nowa gra, która powstanie w Japonii. Star Wars, desne. Space Invaders, nie? まだ日本ではそのよく面談なんですけど、まあ宇宙ブームというか、まあ宇宙もがいいんじゃないかなと、その時思いつきましてですね。それで、じゃあターゲットを宇宙にしようと、宇宙ものにしようということで、で、宇宙人に決めたんです。で、その宇宙人のイメージは、 Tak powstał zamysł gry Space Invaders, w której gracz broni się przed atakującą go armią obcych. Podczas pracy nad grą Tomohiro Nishikada musi od podstaw stworzyć komputer, który będzie mógł ją wyświetlać. I szybko okazuje się, że dostępne procesory nie są na tyle szybkie, by móc wyświetlić płynny ruch całej armii obcych. Dopiero gdy atakujących ubywa, procesor jest w stanie przyspieszyć ruch pozostałych przeciwników. W taki sposób, przypadkowo, powstaje główne założenie gry Space Invaders. Im dłużej się gra, tym trudniejsza staje się gra. Licencję od tej dokupuje amerykańska firma Midway i następnego roku automaty z grą Space Invaders pojawiają się w USA. Błyskawicznie zdobywają popularność. Young people are the game's biggest followers, and all you need is a pocket full of money to stage your own Star Wars. Unfortunately, some space travelers will do almost anything to get money to play the machines. We have found that children that are stealing money are spending them on Space Invaders. How much money would some of these kids actually steal? We've had one case recently where a child has spent about $267 on these machines. But usually it's smaller amounts. W sumie na całym świecie umieszczonych zostanie około 750 tysięcy maszyn z grą Space Invaders. Oh. Do końca 82 roku przychody z tej gry wyniosą $3,8 miliarda. Sukces Space Invaders rozpoczyna tak zwaną złotą erę automatów do gier. Believe it or not, those things are really happening on 200 electronic video games here at Chicago Fest. What you see here is part of a national phenomenon that we call high-tech rec. A phenomenon that had to happen when the TV set married the computer. No longer are Space Invader machines found only in amusement arcades. Cinemas now want their share of the attraction. Why the people waiting to go to the movies, they can play Space Invaders instead of just sitting around doing nothing. What's the chance that they'll come in just to play Space Invaders and not to see your films? Well, we don't find that, but we do find that people come in during the day and actually play Space Invaders while they're waiting for the bus outside. Dzięki, Mrak. Dzięki, Life. Wkrótce zostaje wzmocniony przez kolejną grę. Dzięki, Frog. Hai, watashi ga Pac-Man o kangaeta toki ni wa, arcade game center de shika game ga dekinakatta desu kedomo, soko no arcade game de wa, 男の人しかゲームをしてなかったんですね。で、とてもいい環境ではなかったので、女性とかカップルが来てほしかったの。で、そのために女性が好きなものは何かなって考えて、ファッションかな、それとも男の子の話かなと思った時に、女性はそういえばよく食べるな、
デザートを食べるなっていうことで、食べるっていう動詞のキーワードでゲームを考えるっていうようになりました。To podczas obiadu Toru Iwatani wpadnie na pomysł wyglądu głównego bohatera. Jest nim widok pizzy bez jednego kawałka. Tak powstaje Pac-Man. W grze sterujemy żółtym Barę stworkiem, którego zadaniem jest jedzenie kulek i uciekanie przed polującymi na niego duchami. 4匹のゴーストにはそのそれぞれ性格があって追いかけ方が違うんですね。で、赤いゴーストはパックマン自身をこう追いかけるんですけども、青いゴーストはパックマンの天体ショーのところを追いかける。それからピンクのゴーストは、そうですね、あのパックマンの口先の32ドット先を追いかける。もう一匹のオレンジのゴーストはランダムに動くということで、それぞれ違った動きをして、いつの間にかパックマンの周りにゴーストが配置されるように、要するに囲まれるように設計、アルゴリズムがされています。Pac-Man staje się kolejnym sukcesem na miarę Space Invaders. Midway brought Pac-Man over from its native Japan. And now the factory turns out over 500 Pac-Man games a day. So far, over 70,000 games have been made of Pac-Man. That's more than Space Invaders, more than Asteroids. When it comes to video games, Pac-Man is king. Według szacunków, w samym 82 roku do maszyn z grą Pac-Man wrzucono około 7 miliardów monet. Tak jakby każdy żyjący człowiek zagrał w Pac-Mana. Sukces ten to jednak coś więcej niż sukces finansowy. Pac-Man jest pierwszym bohaterem z gry, który staje się kulturowym fenomenem. Pojawia się na... Chyba jakby każdy 100 razy zagrał, nie? Bo ludzi jest 7 milionów. Jak miliardów by mogło być ludzi? W koszulkach. Miliardów to chyba było ogólnie ludzi na świecie kiedy. 1000 razy nawet. No właśnie. Błąd i w reklamach. O Pac-Manie powstają nawet piosenki. Psychologists remind us every younger generation has to have something to scare adults. Right now all of this is certainly it. Tak duży sukces gier rozpoczyna dyskusję również o ich szkodliwości. If you are a fan, we don't have to tell you that video games are taking this country by storm, keeping thousands of kids as well as adults glued to their flashing screens. But there are some people who are worried that the games could be having a negative effect on the players. Chicago Alderman Patrick Hewells believes that where there are video games, there could be trouble. Hewells wants to ban the games in Chicago for people under age 18. They're too close to the school. They're too close to the church. Wiecie, co powinni widzowie zablokować? Poniżej 18 roku życia możliwość wypowiadania się w internecie. Te próby ograniczania spełzną na niczym. Widzowie, jak byłoby referendum w Polsce, nie? I moglibyście zagłosować, że dzieci nie mają możliwości pisania komentarzy ani tworzenia treści w internecie, to w sensie mogą go konsumować, ale nie mogą się wypowiadać. To pod... zagłosowalibyście za czy przeciw? Ja 100% za bym, kurwa, zagłosował. Za. Okej, okay, jesteście boomerami, tak jak ja, okej. Okay. Co więcej, na początku lat 80. gry zaczną królować nie tylko w automatach, ale też w domach. Powstaje bowiem druga generacja konsoli. Wspominaliśmy już o pierwszej generacji. Konsoli Magnavox Odyssey Dzięki czy Pong Harry, Home. Zaprawiła. Te pierwsze konsole nie utrzymały się długo na rynku. Ich problemem było to... Znalazłem moje posty na forach, które pisałem za dzieciaka. No właśnie, lepiej by było tego nie mieć. Że mogły wyświetlać tylko jedną grę. Przełom przychodzi w 76 roku, gdy firma Fairchild wypuszcza na rynku konsolę Channel F. Rewolucja polegała na tym, że gra znajdowała się na kartridżu. W ten sposób jedna konsola mogła wyświetlić więcej gier. Switch video cards and play Desert Fox. Switch again, it's Blackjack. Or play the two built-in games, Pro Hockey or Tennis Champ. Channel F for fun, the Fairchild Video Entertainment System. Just $169.95. Video card cartridges, $19.95 each. Nad podobnym rozwiązaniem od dłuższego czasu pracuje też Atari. Konsola nazywa się Video Computer System i również posiada system wymiennych kartridży. Wprowadzenie jej na rynek wymaga jednak ogromnych nakładów finansowych. I Bushnell jest zmuszony sprzedać Atari, by zyskać pieniądze na produkcję i promocję konsoli.
W 1976 roku firma Atari zostaje kupiona przez firmę Warner za 28 milionów dolarów. Bushnell utrzymuje pozycję dyrektora Atari, a firma uzyskuje ogromny zastrzyk gotówki niezbędnej do wprowadzenia nowej konsoli na rynek. Atari VCS, czy też Atari 2600, debiutuje na rynku w 1977 roku. Jej najważniejsza zaleta wynika z przerzucenia większości obliczeń na cartridge. And that was the key to the 2600's longevity. The fact that the software was the part that was removable. And the software was the part that did all the work. Nigdy na początku lat... Ej, wyobraźcie sobie, że może my obecnie żyjemy w erze komputerów, gdzie nie korzystamy z jakiegoś rozwiązania, bo nie jesteśmy w stanie go nawet wymyśleć, a za 30 lat się będziemy z tego śmiać, że dla nas to było niesamowite, nie? Na przykład, co może być... Czy przychodzi wam coś takiego do głowy? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to że w ogóle hardware ma jakiekolwiek znaczenie, że rzeczy nie są w chmurze, że nie musisz mieć jedynie po prostu urządzenia, które wyświetla ci obraz i jest podłączone do internetu, a wszystkie obliczenia są wykonywane online, nie? To jest taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, że ty w ogóle potrzebujesz hardware'u. Ale jak dużo może być innych takich zmiennych, których my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wymyślić jeszcze teraz, bo no, jesteśmy przyzwyczajeni do nich. W 80. pojawiają się wspomniane hity, takie jak Space Invaders. Atari szybko wykupuje licencje i sprzedaje je na kartridżach. Zaffiner's little devils from outer space. It's fun, but personally I think the whole idea of creatures from outer space is a little far-fetched. Company offers you as many different video game cartridges as Atari. Space Invaders was an interesting marketing decision made by Atari as well. I don't remember the actual figures. Al's usually better at that than me, but they paid some outrageous amount of money for the license to do Space Invaders on the 2600. And you know, people have said that that was a breakthrough in the 2600 in that it brought it into many living rooms where people were familiar with the arcade game. Konsola staje się fenomenem początku lat 80. To właśnie na Atari 2600 rozgrywane będą pierwsze zawody w grach komputerowych. The winner gets to keep the machine that he's playing on. W sumie Atari 2600 sprzeda się w nakładzie 30 milionów egzemplarzy i przyniesie firmie Warner miliardy dolarów zysku. Tych sukcesów Atari nie doczeka Nolan Bushnell, który jeszcze w 79 roku odszedł z firmy. I was planning to do a telephone dial-up game network that they canceled as well. Why? They didn't think people would want to play somebody that they couldn't see. Sounds silly now, doesn't it? Stery w Atari przyjmuje Raymond Kassar, który robi z firmy dobrze działającą korporację. And the problem was the new guys who came in really had no empathy for the game industry or personal computers. They were more professional generic managers. Ray Kassar came out of the textile industry and really never even got close to understanding the business. So it wasn't just that Nolan had left, but it was that the new guys didn't understand and have respect for the business, I believe. Warto zaznaczyć, że w tamtym czasie nad grą nie pracował zespół kilkudziesięciu osób, ale jedna osoba. Back then it was one programmer, one game. We individually did the creative work, created original concepts, did the storyboarding, did the art, did the music, did the sound effects. We did every aspect, every line of code. Every concept, every idea was done by one person. Na początku lat 80. Atari zatrudniało kilkudziesięciu programistów, ale najważniejszych tak naprawdę było czterech. David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller i Bob Whitehead. Ta czwórka orientuje się, że gry przez nich stworzone odpowiadają za 60% zysków firmy. That was $100 million worth of sales that we were responsible for. Będzie jutro na YouTube reakcja na remake. In a single year. So at that point, we started talking to management and saying, you know, obviously we do something that is marketable, that there's something about our work that is good. And a lot of those discussions went nowhere, but one of them went to the top, and in our discussions with Ray Kassar, his response was that your
Your involvement in these games is no more important than the person on the assembly line who builds them. So it's a team effort, and everyone chips in to create this product. And that was not really the thing to tell us at that time. Czwórka programistów odchodzi z Atari i zakłada własną firmę, która ma zająć się tylko produkcją gier wideo. Nazywają ją Activision. W 1982 roku Activision wydaje pierwszy hit. Gra Pitfall dzięki nowoczesnej, jak na tamte lata rozgrywce, szybko zdobywa popularność. This is Pitfall, the smash hit video game by Activision that everybody wants for the Atari video computer system, with swamps, hungry crocodiles and lots more. Don't miss Pitfall, the smash hit that everybody wants. Get it before they're all gone. Pitfall, designed by David Crane. Don't miss it. Kolejne gry, takie jak River Ride czy Tennis, tylko potwierdzają dobre wyczucie rynku. Znaczek Activision na kartridżu staje się znakiem jakości. Ogromny sukces Activision sprawia, że mnóstwo firm chce pójść w ich ślady. I stworzenie firmy produkującej gry staje się najpopularniejszym startupem początku lat 80. There were 30 companies created to create cartridges for the 2600. Now, of course, 2 years later, they all went out of business. Because in each case, they didn't have the talent. They didn't have the ability to develop the video games. All they had was a couple million dollars of venture capital, which they put into their first two or three games that they developed. They built them all, and they all sat in a warehouse until they had to be sold at fire sale prices. Rynek zostaje zalany grami słabej jakości. E.T. To jeden z tysięcy przykładów podobnych gier, tworzonych tylko po to, by zarobić. I zalew nieudanych, tanich gier doprowadzi w 1983 roku do pierwszego kryzysu na rynku gier wideo. There may be trouble in Toyland, at least in the video games division. This week, industry giant Warner Communications, makers of Atari, announced that 1982 earnings would be far below previous expectations. Załamanie na rynku gier komputerowych sprawi, że przychody branży gier spadną z ponad 3 miliardów dolarów do zaledwie 100 milionów, czyli o 97%. Kryzys dopiero po 2 latach zakończy pojawienie się trzeciej generacji konsol. Ale o tym oraz o narodzinach gier na pecety opowiem już w następnym odcinku. Dawajcie mi znać, kiedy będzie następny odcinek, nie?